Wśród rozmaitych niemądrych maksym, pseudomądrych powiedzeń, chyba najbardziej niemądrą jest taka, że cierpienie uszlachetnia. Nic podobnego. Może są jakieś jednostkowe przypadki, które pozwoliły komuś sformułować tę niemądrą zasadę. Też chyba raczej są one wyjątkiem niż regułą, ale generalnie bezmiar cierpienia doznany przez jakieś społeczności, jakieś narody, czyni je na wiele wieków podłymi. Najlepszym przykładem, niestety dwa najlepsze przykłady mamy wokół siebie. Przykład najbardziej aktualny to jest oczywiście to, co dzieje się w Gazie, ale pojętny naród, który stanął na skraju zagłady, uległ temu mechanizmowi, że po pierwsze znalazł know-how, jak to się robi, a po drugie nabrał szacunku dla skuteczności, z jaką to się robi. Bo to jest takie połączenie. Z jednej strony ma się to know-how, że tak trzeba odnosić sukces, że to prowadzi do sukcesu bezwzględność, okrucieństwo i całkowity brak skrupułów w realizowaniu swoich celów i po trupach, dosłownie przeważnie. A z drugiej strony pojawia się takie przyzwolenie, że my to możemy robić, bo nas też to kiedyś spotkało, bo nas to wyszkoliło. Dwa najlepsze przykłady tego, jak cierpienie całych narodów je upadla, mamy niestety po dwóch stronach swoich, bo z jednej strony mamy Rosję, która ukształtowana została przez niewiarygodne dla ówczesnych ludzi białych, dla ówczesnych chrześcijan, przez niewiarygodne okrucieństwa, jakich się dopuszczali Tatarzy w czasie okupacji tatarskiej. To oczywiście europejskie średniowiecze też nie było specjalnie miłe, ale to, co się działo w Rosji, to w jaki sposób zniszczono Ruś Kijowską, to w jaki sposób wyrosła na miejsce Kijowa Moskwa, to jest straszliwa historia. I Rosja już taka została. Dżingis Khan i jego potomstwo zeszli z dziejowej areny, stali się małym tam gdzieś tam narodkiem na Krymie, na którym potem Rosjanie wzięli straszliwy odwet zresztą za to, co ich wcześniej spotykało. Natomiast Rosja tak działa. Właśnie w tych wyznaczonych przez Dżingis Khana zasadach, przypomnę, że wyjątkowość tyranii Dżingis Khana polegała na tym, że wszyscy byli osobistą własnością władcy. I tak mniej więcej jest to zachowane w Rosji. A drugi przykład to właśnie bohater dzisiejszego spotkania, Prusy. Prusy to w 90%, zwłaszcza jungszy pruski, to w 90% potomkowie zniszczonego całkowicie przez Niemców, przez zakon krzyżacki narodu Prusów. Nieopisany terror, bezwzględność tego terroru i przede wszystkim nieodwołalność tego terroru. To jak historia spartańskich helotów. Pokolenie po pokoleniu tutaj wiedziało, że to się nigdy nie zmieni. Że trzeba się ochrzcić jak każą, trzeba się zachowywać jak każą i trzeba być prymusem tak jak każą, bo to nie było tak, że każde nawrócenie to od razu krzyżacy uznawali. W ten sposób z Prusów przemocą, okrucieństwem wyhodowano Prusaków. Naród, który potem podbił Niemcy, a teraz podbija całą Europę. Jeśli Państwo nie wierzą, myślą, że to jest taka metafora, którą ja się często posługuję, gdy tłumaczę, że obecny proces budowania zjednoczonej Europy to jest powtórzenie XIX-wiecznego procesu jednoczenia Niemiec przez Prusy. Przy czym obecni Niemcy zamierzają odegrać w tym procesie obecnego jednoczenia taką samą rolę, jaką Królestwo Prus, zbudowane wcześniej też bardzo charakterystycznymi metodami, doprowadzone do potęgi przez Fryderyka II, starego Fryca, jak przywykliśmy go nazywać. Niestety, na nasze nieszczęście, wielkiego, skrupulatnego, pedantycznego władcę, który też zresztą jest potwierdzeniem tej tezy, od której zacząłem, że zasada cierpienia uszlachetnia jest totalną głupotą, jest wręcz przeciwnie. Fryderyk II ukształtowany został przez swojego ojca obżartego, ochlatego piwskiem prymitywa, takiego typowego Niemca, jeszcze nie pruskiego, takiego z naszych wyobrażeń stereotypowych o Niemcu, nie wiem, bawarskim, prawda? Przez tego swojego prymitywa został wytresowany w sposób
tak okrutny. Prawdopodobnie miał skłonności homoseksualne, które ojciec wybił mu z głowy bardzo brutalnie, to znaczy rozstrzeliwując na jego oczach przyjaciela, nazwijmy to. Być może zresztą nie był to w tym sensie przyjaciel. Więc stary Fryc, zresztą o starym Frycu zaraz powiemy, chcę tylko dokończyć myśl, z której jak zwykle uciekłem w dygresję, mianowicie dokładnie tak samo jak Prusy zjednoczyły Niemcy, tak dzisiaj całe Niemcy chcą wokół siebie zjednoczyć Europę. A jak? To zaraz Państwu powiem, tylko właściwie to nie zaschło mi jeszcze w gardle, ale wiem, że moje przełykanie ma już swoich fanów w internecie, więc nie mogę ich zawieść. Proszę Państwa, zacznijmy może od starego Fryca, bo to jest niesamowity przykład władcy niezwykle skutecznego, wyhodowanego tresurą swojego ojca, który był połączeniem bezwzględności całkowitej i oświecenia. To jest bardzo warte przypomnienia w dzisiejszych czasach, kiedy z tym właśnie mamy do czynienia, z tym właśnie połączeniem bezwzględności z oświeceniem, które otwierało mu wszelkie drzwi na zachodzie, prawda? Był przyjacielem wszystkich Wolterów i innych tego. Wolter, straszny szkodnik też w historii, wielki, wybitny intelektualista, twórca epoki nowożytnej. Sięgnę dzisiaj, żeby o tym Państwu chwilę poopowiadać. Właściwie będę chyba tylko czytał i wystarczy. Na moją półkę, skromną moją półeczkę, kto widział zdjęcia, to wie, że gdzie mi tam, do tych mędrców takich, co się po TVN-ach i w gazetach wyborczych wypowiadają. Ja tam, skromny wsiowy głupek, parę książeczek w życiu przeczytałem. Jedną z nich jest ta klasyczna praca historyczna Stanisława Salmonowicza, Prusy. Ja mam akurat wydanie Dzieje Państwa i Społeczeństwa w podtytule. Ja mam akurat wydanie z 2004 roku, które jest wydaniem już trzecim, nieco zaktualizowanym do owych czasów. Książka ma swoje lata, jak to jest wydanie trzecie, to pierwsze, jeśli dobrze pamiętam, chyba były jeszcze w latach 80., czyli jeszcze za PRL-u. Bo później jakoś już nie było koniunktury zbyt wielkiej na pisanie popularnej historii Niemiec. A jakoś się okazało, że no to przecież nasi przyjaciele, więc już Tusk robił co mógł, żeby zniszczyć Instytut Zachodni, bo nie patrzy się na ręce przyjaciołom i teraz prawdopodobnie niestety Instytut Zachodni zostanie skutecznie zniszczony, no bo gdzie to będą jacyś Polacy se badać, niemcoznawcze studia robić, jak można po prostu Niemców zapytać. Lubicie nas? Lubimy was. A, jawohl, fajnie, bardzo fajnie. A stary Fryc, proszę Państwa, był bezwzględnym filozofem, bo był władcą filozofem. On był i wytresowany przez ojca w sposób straszliwie nikczemny i okrutny, ale zarazem był wytresowany w sensie wykształcenia, bo właściwie nie mówił po niemiecku, gardził. To jest ciekawe, że wielu wielkich Niemców bardzo gardziło Niemcami, na czele z Nietzschem, no, który w ogóle miał ten... To warto o tej dygresję warto zrobić, bo przejdziemy na chwilę do tego, mianowicie Nietzsche uparcie twierdził, że ma pochodzenie polskie, że pochodzi od jakichś polskich szlachciców, w związku z czym on ma we krwi liberum veto i dlatego jest indywidualistą, bo prawdziwy Nietzsche, nie ten, którego na użytek nacjonalizmu niemieckiego sfałszowała jego siostra ze swoim mężem nazistą, prawdziwy Nietzsche, to co on naprawdę pisał, nie był chwalcą bezwzględności narodu i wyższości nacji niemieckiej nad innymi, był chwalcą indywidualizmu. I właśnie mówił, że ten indywidualizm to z tych polskich genów. Biografowie twierdzą, że to było absolutne zmyślenie, ale bardzo charakterystyczne. On nie miał w istocie ani kropli polskiej krwi w żyłach, a troszkę jak to mówił Jarosław Marek Rymkiewicz, sam o sobie, że jest Polakiem, który nie ma ani kropli polskiej krwi w żyłach, ma niemiecką, tatarską, rosyjską, wszelką inną, ale polskiej akurat nie, a przecież arcypolakiem się czuł i był arcypolakiem i wielkim polskim poetą. Więc tutaj Nietzsche też sobie zmyślił jakąś polską krew, której krwi nie miał w żyłach, bo polskość była dla niego symbolem indywidualizmu, symbolem wolności. W przeciwieństwie do niemieckiego Ruki Paszwam, a właściwie już nie tyle niemieckiego, co pruskiego, bo tu mówimy o Prusach po podboju Fryderyka. Prusy, oczywiście historia się zaczyna wcześniej, ale ja zaczynam ją od starego Fryca, który jako ten przedstawiciel kultury oświecenia, jak pisze o nim profesor Salmonowicz,
Był czarującym człowiekiem, pełnym dowcipu i wdzięku w kontaktach z paryskimi filozofami z jednej strony, a twardym kontynuatorem polityki swego ojca w dziedzinie polityki wewnętrznej z drugiej strony. Pragnienie wprowadzenia Prus per fas et nefas, wszyscy wiedzą, ale przetłumaczę z łaciny dla tych, co mnie słuchają z obowiązku służbowego, to znaczy prawym i lewem. Pragnienie wprowadzenia Prus prawym i lewem w drodze pokoju bądź wojen do grona mocarstw europejskich. Dążenie do reform w duchu oświecenia wyznaczane było tylko do tego miejsca, które było do pogodzenia z jego planem uczynienia Prus potęgą europejską. I tu zobaczmy, bo to jest bardzo ważne dla zrozumienia fenomenu Prus. Władca, znaczy Fryderyk Wielki napisał taki tekst, przepraszam za swoją, pardon my friend, że tak powiem, ale nie w takim sensie, jak się zwykle tego używa. Uczyłem się tego języka 5 lat i ani trochę, no niestety, tak jak muszę łyknąć z zażenowania. Essai sur les formes de gouvernement et sur les devoirs de souvenir. De souverain. Przepraszam. Taki esej napisał po francusku, no bo jak mówię, Niemczyzną gardził jako chamskim językiem. Po francusku się wypowiadał. Po francusku napisał w 1777 roku ku zachwytowi Wolterów i innych paryskich głupoli. Esej o formach rządzenia i o powinnościach rządzonych. Władca według Fryderyka II, to jest powołanie na filozofów, wyliczenia, jak się powoływał, ale już sobie to oszczędzi, przejmował pełnię władzy nad społeczeństwem za jego domniemaną zgodą. Społeczeństwo zgodziło się na takiego władcę. Władca nie jest już reprezentantem Boga na ziemi, to jest streszczenie profesora Salmonowicza, lecz moc swej władzy czerpie z konstrukcji umowy społecznej. Ale to jest umowa jednorazowa, ponieważ władca, jak powiada, przejmuje pełnię władzy za domniemaną zgodą społeczeństwa. Zwracam uwagę na element domniemany. Domniemaną. Nie to, że się pyta społeczeństwo, zgadzacie się. Nie. Na tym polega jego władza. Władza to jest coś, co się bierze. Prawda? Jak to Donald Tusk powiedział. Nikt ci władzy nie przekazuje, po prostu ją sobie bierzesz. Mówił o władzy nad partią, ale władza to władza. Czymkolwiek by się rządziło. Władza jego, króla, suwerena, znaczy się raz już przejęta, nie podlega zwrotowi ani żadnej kontroli. Żadnym formalnym ograniczeniom poddanym nie przysługują żadne prawa żądania od władcy wyliczania się ze swego rządzenia. To jest oświeceniowy, oświecony absolutyzm Fryderyka, zwanego Wielkim, na którym całe to państwo zostało zbudowane. Generalnie był w całej Europie absolutnie poważany. No, takie patrzenie na państwo się zderzyło ze straszliwymi dla nas skutkami właśnie z tą polską wolnością, w której się zakochał był Nietzsche. A co to była wolność? Wolność była niepłaceniem podatków, jak to Stanisław Staszic jeszcze przed rozbiorami napisał, że Polacy rozumieją wolność jako wolność od płacenia podatków, bo zderzenie, rzadko się o tym mówi, zderzenie Prus, malutkich Prus z wielką Polską, to było zderzenie przede wszystkim fiskalne. Czy państwo sięgnę, bo tutaj mam te dane wypisane, jest praca taka, jest praca naukowa, Instytut Historyczny Pan to wydał, ale bardzo polecam, jeżeli komuś by pewnie książka dość rzadka, akurat się na moją półkę zaszwendała w czasie jakichś targów książki, bo tam są te stoiska uniwersytetów. Instytut Historii Panu to wydał, Dariusz Łukaszewicz, Sarmatyzm i Prusy na przełomie XVIII-XIX wieku. Mnóstwo świetnych danych, bardzo aktualnych. Naprawdę bardzo aktualnych dzisiaj. Gdzież ja mam tego Staszica, który właśnie powiada o tym, że dla Polaka wolność to jest wolność od płacenia podatków. Chyba tutaj to jest. Zdumiewamy się, słysząc, że 200, 300, 500, 1000 milionów podatku składają kraje od naszego mniejsze, pisał Staszic, gdy doświadczamy, że u nas 50 milionów złotych wybrać nie można. A dlaczego podaję tę liczbę 50 milionów? Bo za innym historykiem tutaj pan Łukaszewicz pisze, to jest za Franciszkiem Bujakiem, że w okresie wojny siedmioletniej Prusy przy 3 milionach 700 tysiącach ludności wydawały na siły zbrojne 24,8 miliona talarów, a Polska przy 10 milionach
ludności 1 milion talarów. To jak się to musiało skończyć inaczej, jak się mogło skończyć tak, jak się skończyło? A te miliony, które zobaczcie Państwo, Staszic marzył o 50 milionach złotych polskich ówczesnych, że tyle, gdyby tyle się udało wybrać, to już by było cudownie, to by Rzeczpospolita mogła jakieś wojsko wystawić. A tymczasem z samego fałszowania polskiej monety, czym się Fryderyk Wielki między innymi zasilał i z czego czerpał zyski. Z samego zasilania polskiej monety, z fałszowania, przepraszam, polskiej monety zasilał swój budżet pruski sumą 100 milionów ówczesnych PLN-ów. Czyli dwa razy więcej niż to, o czym Staszic marzył. I 100 razy większą niż to, co Polska... Znaczy nie wiem, jaki był stosunek złotego do talara, bo to jest z różnych prac, różnych historyków, no ale wielokrotnie powiedzmy, że taki talarnik by miał jej... powiedzmy tak, 5 zł, to dwa razy więcej kradł, okradał nas Fryderyk Wielki przy totalnej bezradności, nieumiejętności zauważenia Polaków, co się dzieje. No, miał oczywiście jeszcze inne, rozmaite sposoby budowania dochodu. O tym się często mówi, bo o tym się właśnie nie mówi, bo często się mówi, że Polacy przez to liberum veto upadli. To liberum veto podniesiono do symbolu jakiejś polskiej głupoty, polskiej gorszości i wstydu. Nie, wstydem było to, że Polacy już tak bardzo się w tej wolności swojej zacietrzewili, że właśnie uznali, że nie potrzebują państwa instytucji. Możemy się wściekać na Stanisława Augusta Poniatowskiego, jak się Grzegorz Braun na niego kiedyś wściekał w takim felietonie, że Stanisław August Poniatowski sprzedał Polskę za długi po prostu, że Polska stała, bo tak było de facto. Polska, przynajmniej w sensie formalnym, wymuszenie abdykacji Poniatowskiego, co było dość ważne, bo dzięki temu rozbiory zyskały absolutną, pełną legalizację w Europie. Sami Polacy na Sejmie prawomocnie się zgodzili na rozbiory, a potem jeszcze król abdykował. Abdykował dlatego, że po prostu zagrożono mu, że jego długi nie zostaną spłacone. A tak zaborcy zapłacili za niego długi i po prostu kupili sobie polskiego władcę. Ale jak go mogli nie kupić, skoro w kraju, gdzie magnaci wywalali takie rezydencje gigantyczne, to w tym kraju król był dziadem i nie miał pieniędzy. Musiał się zadłużać u Repnina, prawda? Bo my sobie myślimy, no zadłużał się tam pewnie na rozpustę, na jakieś inne rzeczy, na łazienki królewskie, na inne takie te. Za to, jak dzisiaj słyszymy, że nam Niemcy ewentualnie Pałac Saski postawią, wtedy nam w pewnym sensie, można powiedzieć, Repnin czy Stackelberg postawili łazienki królewskie i wiele wspaniałych dzieł kultury, które do dzisiaj wspominamy, z tego było. No bo z czego? No nie z podatków, których Polacy nie płacili. Przepraszam, że uciekłem w tę politykę fiskalną. Jest taka świetna sztuka Adolfa Nowaczyńskiego, która nawet została kiedyś zrobiona w Teatrze Telewizji. Świetna, mówię, jeśli chodzi o tę materię historyczną. No może nie jest to arcydzieło dramaturgiczne, natomiast istota sprawy, na czym polegał fenomen starego Fryca, doskonale jest oddana. Sztuka się nazywa Fryderyk Wielki, chyba na VOD TVP. Można to znaleźć, to stary Teatr Telewizji. Mam nadzieję, że banda likwidatorów tego jeszcze nie skasowała i nie usunęła z VOD. A mogą właściwie, przepraszam, nie mówcie im, że ja Państwu to polecałem, bo jak do nich dotrze, że jest taka antyniemiecka sztuka na polskiej antenie, to rzeczywiście gotowi ją wywalić. Ale tam rzeczywiście Fryderyk, zresztą wielka, wspaniała rola świętej pamięci Jana Świderskiego, który się w tego dziada wcielił genialnie po prostu. No dobra, mogę przeklinać do Fryderyka Wielkiego, ale co wymyślił, to wymyślił. Wymyślił, że państwo Iber Alles, że armia, bo w tamtym czasie armia była najważniejsza. I dzisiaj w czasach, może za długo o tym mówimy, sądzicie Państwo, myślę, że nie. W czasach, kiedy, jak to słusznie profesor Marcin Piątkowski zauważył, kraj, który ma taki rozwój gospodarczy jak Polska, on rzuca liczby ogromne. Od 30 lat, prawda, Złoty Wiek, ta książka była tutaj omawiana, bardzo serdecznie polecam. To była książka wydana pierwotnie po angielsku dla zachodniej publiczności przez Oxford Press, więc naprawdę to jest człowiek, który nie jakiś tam sobie wiecowy polityk, który może różne rzeczy mówić, nie jakiś tam sobie youtuber, który może mówić, co mu do głowy przyjdzie, tylko naprawdę człowiek, który argumentuje tę tezę i ostatnio pisał na Twitterze, pamiętam, że jeśli Polska, która ma tak ogromny dochód gospodarczy, ona się waha, czy 0, tam jakiś drobny procent polskiego PKB zainwestować w budowę CPK, które się w ciągu 4-5 lat zwróci, prawdopodobnie będzie przynosić ogromne dochody, ale oczywiście kosztem Niemiec. I w Polsce na podatny grunt pada twierdzenie, że to jest gigantomania. No to macie tutaj właśnie to duch pruski
Szlachta wyginęła, chamstwo ją zastąpiło, ale chamstwo polskie się nauczyło tych szlacheckich nawyków i zobaczcie, jak wielko miejsce aborygeni przecież reagowali na hasło, że im tu podatki jakieś tego, ja mam na chłotę płacić, na nierobów jakichś wsiowych rozdają tutaj. Dobra, skończmy z tym, bo chodzi o to, że w te Niemcy, które my widzimy tylko przez Prusaków, bo to był ten nasz sąsiad. Niemcy przecież jakby było dwóch konkurentów do zjednoczenia Niemiec. Była Austria i Prusy. Cała polityka pruska polegała najpierw tak. Po pierwsze, odebrać Gdańsk. Muszą połączyć Brandenburgię z Prusami Wschodnimi. To była podstawa, to jest podstawa istnienia Prus zresztą. Słusznie to zauważał Dmowski, że z Prusami, a odkąd Prusy podbiły całe Niemcy z całymi Niemcami, jesteśmy na albo my, albo oni. Nie mogą istnieć Prusy, jeśli istnieje Wolna Polska, bo Wolna Polska będzie walczyła zawsze o dostęp do morza, a dostęp do morza będzie Prusy przecinał. W związku z czym dla Prusaków niszczenie Polski to jest być albo nie być. Dla Rosjan istnienie Polski to jest kwestia ich mocarstwowości, ale mogą być mocarstwem bez Polski, w związku z tym to ta wiekopomna analiza Dmowskiego wyznaczyła jego myślenie i powinna do dzisiaj wyznaczać nasze myślenie. Przy całej parszywości reżimu putinowskiego geopolitycznym interesem Rosji nie jest konieczne zniszczenie Polski, natomiast dla Prus jest. No ktoś powie, tak jak pan Salmonowicz, przepraszam, pan profesor zaczyna swoją książkę od takiego zdania. Państwo pruskie nie istnieje. Ten skomplikowany twór historyczny należy całkowicie do przeszłości, dlatego się tam... Zaraz. Cały ten film nagrywam właśnie po to, żeby państwu powiedzieć, że to nie jest niestety prawda. Państwo pruskie istnieje jako dybuk, jako duch, który wstąpił w nowe ciało. Stawiam taką tezę, że dzisiejsze Niemcy to jest państwo pruskie. Dlaczego? Bo państwo pruskie to jest nie tylko Fryderyk Wielki, który narzucił Prusom podboje. Najpierw to Prusy przecież były inicjatorem rozbioru Polski, żeby wyrwać Gdańsk i Pomorze. To Prusy Polaków podpuściły jak leszczy, po prostu genialnie. Tak jak dzisiaj nas wspaniale prawdopodobnie Niemcy podpuścili do tego, żebyśmy zażądali przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej, za co płacimy straszną cenę. Omawiałem to, znowu idziemy w dygresję, no ale trzeba wspomnieć, prawda, że pomysł, żeby zamiast wspierać Ukrainę wojskowo, wspierać gospodarczo oligarchów ukraińskich, był genialnym pomysłem niemieckim, jak zwykle, ustawiającym ich na pozycji przyszłego rozjemcy, który wynegocjuje z Rosją pokój na Ukrainie, który będzie Ukrainę odbudowywał, watując tamtych ukraińskich oligarchów, na szkodę oczywiście narodu ukraińskiego i na szkodę Polski, która w to wlazła i same, przyjmijmy do Unii, to Niemcy, brawo, brawo, Polacy, macie rację, raz w tym ocie, tylko na razie nie możemy przyjąć oczywiście Ukrainy do Unii tak full, ale za to przyjmijmy wszystkie ich towary bez żadnego cła, bez tego, no właśnie Europa przegłosowała, że dalej trwać będzie. No, w XVIII wieku, przypomnę, to Prusy nam obiecały, że nas wspomogą, róbcie reformy, 3 maja, konstytucję i tak dalej, Polska, z tego wyrwijcie się spod tej ruskiej dominacji, Polacy się wyrwali spod tej ruskiej dominacji, wtedy caryca stwierdziła, no dobra, całej Polski nie utrzymam już, bo przecież od czasów Augustów ją trzymała, tak? Cała, pełna, dobra, podziałkujmy się. I tak się Polską podziałkowano, prawda, tak inspiracja do rozbiorów stamtąd wyszła, ale chodzi o historyczne zaszłości, bo wtedy trzeba by jeszcze przydać, że żeśmy też wyhodowali Niemcy, znaczy my umożliwiliśmy Bismarckowi podbój całych Niemiec, bo to Bismarck tego dokonał. Myśmy to oczywiście umożliwili swoim powstaniem styczniowym, które tutaj pokazało, że wspólny interes jest taki, że Polski nie było. Że to już przy rozbiorach wyszło, ale że tym, co wiąże Niemcy z Rosją, jest Polska, a właśnie nieistnienie Polski. Czy to się tak bardzo zmieniło? Może się zmieniło, może się nie zmieniło. To nie będziemy analizować w tym filmie, bo ten film jest o czym innym. Ten film jest o tym, jak bardzo polecam historię zjednoczenia Niemiec w wieku XIX, nawet nie w sensie politycznym. Znaczy, bardzo sprytne po tym, jak Polacy swoim niewczesnym powstaniem zapewnili jakby trwały, jednolity sojusz Prus z Niemcami, Prusy z Rosją,
co otworzyło Prusom drogę, żeby poradzić sobie. Oni już wiosna ludów tak zwana, która z jakichś powodów jest tak nazwana, jakby była czymś fajnym, a była narodzinami nacjonalizmu, w tym również najbardziej toksycznego ze wszystkich światowych nacjonalizmów, bo nie wszystkie były takie fajne jak polski, również najbardziej toksycznego nacjonalizmu niemieckiego. I ten niemiecki nacjonalizm ciągnął do zjednoczenia Niemiec. To było marzenie elit. Sami tam przeciętni Niemcy to tam za bardzo nie marzyli, ale niemieckojęzyczne elity coraz bardziej o tym marzyły, no ale zjednoczycieli było dwóch, Austria i Prusy. Prusy dzięki temu, że były w sojuszu z Rosją, bo to Bismarck wykombinował, że muszą dwa państwa zostać pokonane, żeby dwa pozostałe zgodziły się na zjednoczenie Niemiec. I tak się stało. Austria i Francja zostały pokonane. Austria w 1866 roku, sławna bitwa pod Sadową, gdzie Prusacy uzbrojeni w nowoczesne, już nowej generacji karabiny odtylcowe, inglicowe, dosłownie rozstrzelali armię austriacką z ładowanymi jeszcze od przodu gładkolufowymi muszkietami takimi, co tam się tam prawda, wbijało, tym prokulte stemplem przybijało. No wszystko, ale ta wojna wybuchła dzięki bardzo sprytnej prowokacji, jaka była wcześniejsza wojna z Danią, wspólnie prowadzona przez Prusy i Austrię, a potem jak Austria została załatwiona, 1870 rok, depesza, Emska, Sedan, kolejny Bismarck, kolejny bandyta niemiecki, bardzo mądry, bardzo sprytny, który nas, chciałem powiedzieć, nienawidził, ale to nieprawda. On w swoich pismach po prostu pisze, że Polaków musi nie być i to koniec. On nam nawet trochę współczuł. To już była różnica, w przeciwieństwie do Fryderyka, który uważał Polaków za dzikusów, za Irokezów Europy, to Bismarck nie żywił ku nam osobistych uczuć. Ale to też ważne, że o tym wspomniałem, bo już nie będę w tej chwili szukał tego cytatu, ale no może właściwie wróćmy. W tym dziele o francuskim tytule i po francusku napisanym o powinnościach władcy i o powinnościach rządzonych jest bardzo wyraźnie powiedziane, skąd się bierze ta domniemana zgoda. I tu znowu wracamy do wątku aktualności myśli pruskiej w współczesnej zjednoczonej Europie. Dlaczego władca obejmuje władzę za domniemaną zgodą społeczeństwa? Na czym on domniemuje tę zgodę? Na tym, że społeczeństwo chce być oświecone. Wszystkie formy to jest filozoficzny przymus. Dochodzimy do istoty sprawy. Po co istnieje Unia Europejska? Nie po to, po co istniała wspólnota europejska. Po co ma zaistnieć państwo europejskie? Wspólnota europejska miała zaistnieć, żeby węgiel, stal połączyć, żeby nie mogło dojść do wojny w Europie. Tak to Amerykanie wymyślili swojego agenta, tu zresztą przysłali jako pierwszego przewodniczącego tej wspólnoty europejskiej. Ta cała konstrukcja była konstrukcją gospodarczą, istniała po to, żeby wszyscy na tym zarabiali. Ale to już jest nieprawda, dawno i nieprawda. Ta Unia, do której żeśmy weszli, już nie istnieje, teraz jest Unia jednego państwa. Po co to państwo ma być budowane? Po co ktoś, kogo nikt absolutnie nie wybrał w sensie demokratycznym i kto nie podlega żadnej demokratycznej kontroli, jakaś pani der Leyen, jakiś Timmermans, jacyś tam wybrani w swoim wąskim oligarchicznym gronie, którzy wielokrotnie tu przeze mnie przypominany deal szczepionkowy pokazuje, nie podlegają żadnym mechanizmom rozliczania z ich władzy. Dokładnie tak, jak to pisze Fryderyk w swojej pracy. Poddanym nie przysługują żadne prawa żądania od władcy wyliczenia się ze swojego rządzenia. Tak działa Unia Europejska. Na domniemanej zgodzie całych społeczeństw europejskich. Dlaczego? Bo społeczeństwa chcą być oświecone. A władca, absolutny oświecony monarcha, właśnie po to wziął władzę, żeby ją oświecić. Zgadza się wszystko? Dla Fryderyka II, pisze profesor Salmonowicz, w świetle jego pism, osobiste rządy władcy to jego moralny obowiązek. Cel państwa był w tej koncepcji zgodny z filozofią oświecenia, możliwie największe dobro poddanych identyfikowane z dobrem państwa jako całości przez oświecanie tego państwa. Fryderyk II pisał do Woltera, jaśnie pana własne słowo. Uważajcie, jeszcze sobie teraz dla fanów odgłos przełykania. Moim głównym zajęciem, Fryderyk II, do Woltera, i moim głównym zajęciem jest zwalczanie ignorancji i przesądów w kraju, w którym los powierzył mi rządy.
by oświecać umysły, krzewić dobre obyczaje i uczynić ludźmi na tyle szczęśliwymi, na ile pozwala na to natura ludzka i środki, które mogę zastosować. No, mylę się? Czy tego nie mogłaby napisać zbiorowa eurokracja, gdyby miała taką emanację? Oczywiście tam nie ma takiej osobowości jak Fryderyk Wielki, Bogu dzięki. Tam nie ma takiej osobowości jak gangster Bismarck, który... Ale tam jest to myślenie. To jest właśnie myślenie Prus. Państwo nasze musi być zbudowane silne, bo musi cywilizować. Gdańsk oczywiście jest potrzebny, żeby te... Ale jakby się kto pytał, to nie chodzi o Gdańsk. Chodzi o to, że tych dzikusów, tych irokezów Europy, którzy nie chcą podatków płacić, trzeba ucywilizować. Jak cywilizowano, przypominam, skąd się wzięło pojęcie sumy bajońskie. Kiedyś, dawno temu o tym nagrałem filmik, cytując wyliczenia historyków, jak samo tylko zadłużanie polskiej szlachty sprawiło, że w ciągu od trzeciego rozbioru do powstania Księstwa Warszawskiego połowa ziemi, którą w momencie rozbioru mieli w rękach Polacy, już była własnością pruską. Wystarczało tylko Polakom pozwalać żyć tak na stopie, do której przywykli, a potem przysyłać komornika z kolulokacją, tak zwaną, o, chyba właśnie przy okazji omawiania powieści Korzeniowskiego, Józefa Korzeniowskiego, nie mylić z Józefem Konradem Korzeniowskim, to o takim tytule kolokacja. Państwu o tym wszystkim mówiłem. Więc to są filozoficzne podstawy państwa pruskiego, które zarazem są podstawami państwa niemieckiego po tym, jak Prusacy tych wszystkich jakichś tam Ludwików Bawarskich, prawda, porównajmy sobie Bismarcka z takim Ludwikiem. To jak Polak, prawda? Polacy, wolność, fajnie, tam się pięknie żyło. No, w Bawarii do dzisiaj oni mają ten mit, jak to się fajnie żyło, ale no sorry, wszystkie tam jakieś Nassau, Hanowery, Westfalię, Nadrenię, to wszystko Bismarck opanował, tworząc Związek Północno-Niemiecki. Dlaczego północny? Dlatego, żeby Austrię z tego wykluczyć. Austria została pokonana, odsunięta od jednoczenia. Dzisiaj jej praktycznie nie ma. A co to jest dzisiejsza Austria? Państewko wielkości znaczka pocztowego, jak Holandia jakaś. Przynajmniej też pełne kompleksów, jak wiek upadłe imperia, ale nie aż tak toksyczne, jak ojczyzna Timmermansa i Rutego w tym dziele przyłączania się do budowania oświeconego państwa, które wszystkich ma oświecać, bo to dla dobra wspólnego. Oni muszą wziąć tę władzę i nie wyliczać się, ponieważ dopóki nie oświecili, no to nie mają się przed kim wyliczać. No. Ciemny lud europejski, przecież wiadomo, że gdyby w Unii Europejskiej zrobić jakiekolwiek demokratyczne wybory, referendum, czy chcesz budowy państwa europejskiego w duchu takim, jak go budują uchwały Europarlamentu i tak, to wiadomo, że miażdżąca większość Europejczyków ze wszystkich krajów powiedziałaby, co chrajcie się, no, żeby się nie wyrazić, bo algorytm nie lubi. Dlatego trzeba domniemać tę zgodę. To jest jedna podstawa ideologii, a dalej już jest kwestia techniki, do której znowu namawiam, choćby na przykład w tej klasycznej prasy profesora Salmonowicza, ale i w innych, bo już trochę się o Niemcach ukazało prac, jak to zjednoczenie było wykonane przez Bismarcka. Jak państwo, ja zresztą zacytuję, obserwując bacznie, pisze profesor Salmonowicz, na tle ogólnie korzystnego kompromisu junkiersko-burżuazyjnego, który nadal zapewniał quasi-monopol władzy w państwie junkierstwu, kaście militarnej i biurokratycznej Prus. W bismarckowskim obrazie Prus łączyły się tradycja fryderycjańskiego państwa siły i tradycja szlacheckiej władzy. W państwie europejskim tak, jest również. Jak wyglądała taka połączona druga? Ja często mówię, że to, co buduje się dzisiaj, to jest druga Rzesza Bis. No więc zachęcam, nie będę Państwu długo czytał, bo to za dużo, ale tylko sama istota sprawy. Przechodząc do analizy struktur Rzeszy, o tej drugiej Rzeszy pisze profesor Salmonowicz, należy stwierdzić, że konstytucja Rzeszy, ani praktyka jej istnienia, nie uczyniły z cesarstwa niemieckiego państwa parlamentarnego, choć pewne przesłanki w tym kierunku zostały stworzone. Nie był to system podziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, lecz skomplikowany podział funkcji centralnych organów władzy w wieloorganowej strukturze. A na czym to
Na czym ta struktura polegała? Istniał niewątpliwy dualizm Rzeszy i państw wchodzących w jej skład, bo przecież Rzesza Niemiecka, Cesarstwo Niemieckie nie było państwem niemieckim. Ono nie przypadkiem się nazywało Rzeszą. To było połączenie formalnie niepodległych państw. Nie, Westfalii, prawda, tam i innych, tych już tam wymieniałem, Nassau, jakieś inne rzeczy. One wszystkie się, ich parlamenty wskutek szaleństwa wojennego po wygranej wojnie najpierw z Austrią, a potem z Francją. Wszystkie się tak same z siebie chętnie połączyły, trochę się opierały. Była to długa dyskusja, dla nas prześmieszna, że dlaczego cesarz Niemiec się nie nazywał cesarzem Niemiec, tylko cesarzem niemieckim. Pierwotnie nawet żądały to państwo, żeby on się nazywał cesarzem Niemców, żeby tak podkreślić, że to naród niemiecki rządzi, a nie Prusacy. Prusacy chcieli, żeby rzecz nazwać po imieniu, ale elastycznie byli gotowi ustąpić i cesarz Niemiec nie nazywał się cesarzem Niemiec, tylko się nazywał cesarzem Niemców. Niemieckim, przepraszam, pośrednie, tak jakby po niemiecku, jak to po niemiecku. Istniał dualizm Rzeszy i wchodzących w jej państw, jednakże w niej w skład państw, jednakże Rzesza stanowiła w tym układzie nie tylko federację państw związkowych, lecz zarazem państwo mające własne uprawnienia zwierzchne. Stąd należało uznać, że mimo podziału kompetencji nie było podziału suwerenności, wobec czego suwerenność miała Rzesza. Czynnikiem przeważy Rzeszy był fakt, iż jej ustawy miały pierwszeństwo nad prawem poszczególnych krajów związkowych. I to, tak jak ten cytat, co pisał Fryderyk Wielki do Woltera, dlaczego on musi rządzić i żaden Szwab nie będzie, Prusak, miał prawa go kontrolować i żądać wyliczania się z tej władzy, bo ona świeca. Tak samo ten cytat, to jest druga rzecz, to jest z dzisiejszej pogawędki, poproszę sobie wynotować, podpisać, podkreślić wężykiem, znaczy i pamiętać. Czynnikiem przewagi Rzeszy był fakt, iż ustawy jej miały pierwszeństwo ponad prawem poszczególnych krajów związkowych. Był sobie rząd bawarski, był sobie rząd saksoński i istnieją do dzisiaj. I były nawet, że tam któryś z, już nie pamiętam, Holweg Betl, ten co wojnę wywołał, czy tak dalej, nie ma pamięci do niemieckich nazwisk. Któryś z tych wybitnych dyplomatów niemieckich nawet był przez jakiś czas ambasadorem Niemiec w Bawarii. Wiecie państwo, że wtedy było, nie wiem czy jeszcze, przed pierwszą wojną światową tak było zaznaczone, wyraźnie to są wszystko niepodległe państwa, a przecież patrzymy na to i mówimy, to Niemcy. Niemcy wywołały pierwszą wojnę światową. Tak jak wywołały wcześniej wojnę siedmioletnią, bardzo zresztą sprytną, czyli tu widać, że Bismarck w tym typologii, że dwa państwa trzeba pozyskać, Rosję i Anglię, a dwa państwa trzeba zniszczyć, pokonać, czyli Francję i Austrię. Powiedziałem Rosję i Anglię, tak? Nie przejęzyczyłem się znowu, więc wojna siedmioletnia, przypomnę, była pierwszą wojną światową, tak naprawdę. Bo nie pierwsza wojna światowa w wieku XX, tylko właśnie wojna siedmioletnia, która przypieczętowała potem losy Polski, była wojną światową, bo jednocześnie Prusy i Anglia walczyły, głównie Prusy tutaj przeciwko Rosji i Austrii, z Rosją się pojednały dzięki tym, że caryca, która nienawidziła Prus, ale umarła, a następny car kochał, a caryca Katarzyna traktowała to już jakby w kategoriach politycznych, więc też wiedziała, że sojusz z Prusami się bardziej opłaca niż nie opłaca. Anglia zdobyła dominację w Ameryce, wypychając Francję tam z rozmaitych jej kolonii, pokój paryski. Kto ciekaw, no zwracam uwagę tylko, że tę pierwszą wojnę światową rozpętały Prusy. Drugą, zwaną dzisiaj pierwszą wojnę światową, też rozpętały Prusy w wieku XX jako państwo niemieckie, ale formalnie rzecz biorąc, patrzcie, nieistniejące, czyli będące rzeszą państw niepodległych, tak jak buduje się Unia państw niepodległych, ale połączonych wspólnymi zależnościami, jak to pięknie tutaj podsumował pan profesor? Ejajaj. Znowu mi się zgubiło to, a jest, jak to pięknie podsumował, skomplikowany system centralnych organów władzy w wieloorganowej strukturze, które jakoś tutaj jakimś to KPO, to jakieś coś, to fundusze rozdzielają, to fundusze wstrzymują, to tutaj wyrokami jakimiś Sąd Najwyższy obala sądy
krajów związkowych, ale wszystko to polega na tym, że ustawodawstwo Rzeszy jest ponad ustawodawstwem kraju. I to wystarczy. Co jest, pytam, podstawową obsesją dzisiaj niemiecką w Zjednoczonej Europie i obsesją eurokratów? Nadrzędność orzeczeń TSUE nad rządami sądów krajowych. TSUE wydaje orzeczenia, które Hiszpanie olewają, Francuzi olewają, Włosi olewają. Na razie. Bo jeszcze się ten związek nie dokonał. Ale Polacy, ale inne kraje, gdzie Niemcy zainstalowali swoje ten, już zaraz też uznają, już pan Bodnar leci. TSUE uznaje, obala stwierdzenie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, oczywiste, że zgodnie z polską konstytucją, w Polsce prawem nadrzędnym jest polska konstytucja. Nie! Podlegamy sankcjom, zostajemy obłożeni sankcjami za to właśnie, że Trybunał to orzekł, to samo orzeka Trybunał Niemiecki, ale w odniesieniu do Niemiec to jemu wolno. Natomiast, ale to też przyjdzie na to czas. Natomiast podstawa, kamień obrazy, oto jest spór. Kto rządzi, Leon czy jego dzieci? Jeżeli przyznajemy, że nadrzędne są, nie jak mówi polska konstytucja, tylko w granicach tego, czegośmy scedowali, nie jak mówią traktaty unijne, tylko w granicach tego, cośmy scedowali na Unię Europejską, wchodząc do Unii Europejskiej, ale w ogóle nadrzędne jest ustawodawstwo Unii Europejskiej nad całym ustawodawstwem każdego kraju europejskiego, no to jesteśmy w drugiej Rzeszy bis. Moglibyśmy powiedzieć w czwartej, ale ja celowo nie mówię czwartej, bo jak już Państwu wyjaśniałem, to narzuca skojarzenie, że to jest kontynuacja III Rzeszy zbrodniczej, a tu nie mówimy o państwie też, no tak powiem, nieciekawym, ale nieporównywalnym z III Rzeszą, ale mówimy o państwie bismarckowskim, o II Rzeszy bis, która sama w sobie zbrodnicza nie była, dopóki się nie dostała w rękę wariata Wilhelma II, który miał swoje a ponieważ na razie, no niestety to jest ten problem z absolutystycznym systemem oświeconej władzy, która na domniemanej i nieodwracalnej zgodzie społeczeństwa operuje dokładnie tak, jak operuje dzisiejsza Unia Europejska. Na tej domniemanej zgodzie Europejczyków, żeby ten prowadzących ich ku uświeceniu, sukcesowi, jak najlepsze już przeczytać jeszcze raz. Kurde, to jest tak ważny cytat z tego Woltera, że ja to Państwu jeszcze raz przeczytam. Tak. 179, tak się nauczyłem. Moim głównym zajęciem jest zwalczanie ignorancji i przesądów w kraju, w którym los powierzył mi rządy, by oświecać umysły, krzewić dobre obyczaje i uczynić ludzi na tyle szczęśliwymi, na ile na to pozwala natura ludzka i środki, które mogę zastosować. No, wypisać, podpisać, podkreślić w ramkę. Unia Europejska, cała jej podstawa. Praktyka Unii Europejskiej też dokładnie. Czy udało mi się to Państwu udowodnić? Na koniec jedna rzecz. Jest pewna zasadnicza różnica. We wszystkich krajach niemieckich, które stworzyły, z których Bismarck i Prusy stworzyły II Rzeszę, rzeczywiście była wola, chęć zjednoczenia i poczucie, że mówimy wszyscy jednym niemieckim językiem. Poza tam... Nie, no Nietzsche gardził Niemcami, ale też mówił w przeciwieństwie Fryderyka, który językiem niemieckim mówił do swoich kamerdynerów może i kaprali, ale generalnie jak mógł to po francusku. Natomiast istniała w XIX wieku po tak zwanej wiośnie ludów, kiedy nacjonalizm niemiecki, tak jak inne nacjonalizmy, również ten toksyczny się narodził, bo nacjonalizm sam w sobie zły nie jest. Zły są niektóre z nacjonalizmów, każdy nacjonalizm, jak muzyka ludowa, każdy lud ma swoją muzykę inną, każda nacja ma swój nacjonalizm i nie wszystkie są złe. Na tym polega oszustwo propagandy współczesnej, która podstawia, że nacjonalizm to taki nacjonalizm jak w Niemczech, w związku z czym wszystko, prawda, to jest ta domniemana zgoda, no bo co, jak nie Unia Europejska, jak nie oświecone rządy na domniemanej, nieodwracalnej zgodzie Europejczyków oparte, to nacjonalizmy wrócą, więc... Po tym, jak się narodził nacjonalizm niemiecki, to rzeczywiście w Niemczech była wola stworzenia wspólnego państwa. Bismarck to rozegrał, zrobił to bardzo sprytnie, szacun, chapeau, dlatego go do dzisiaj szanują. Na targach we Frankfurcie pamiętam jakiś służalec o duszy niewolnika, który tam był szefem polskiej obsługi targów. Wiele lat temu, jak tam byłem, ponad 20 lat temu.
zamknięto stoisko wydawnictwa polskiego pana Norberta Tomczyka, bo miał antyniemieckie książki, a konkretnie Jana Ludwika Popławskiego i Romana Dmowskiego, bo to było takie wydawnictwo, co wydawało historyczne książki. Wyobraźcie sobie, że ktoś by zamknął w Polsce stoisko niemieckie, bo tam książka o Bismarcku jest, albo książka Bismarcka, albo o Fryderyku Wielkim. Jak go oni nazywają? Nie ma mowy. Oni nabrali rzeczywiście tego przekonania. Bismarck odwołał się do niego, że oni nabrali tego przekonania, że oni chcą. I to tu była rzeczywiście domniemana zgoda na zjednoczenie wszystkich państw niemieckich. Otóż w Europie mamy jednak, chwalić Boga, różne języki, różne kultury, a domniemana zgoda nie zmienia się w miarę oświecania, jak przekonane są brukselskie elity w oparciu o Hobbesa, Voltaire'a i tego do wszystkich, do których się odwoływał stary Fritz, że jak się oświeci z czasem, zrobimy fakty dokonane, jak z tym euro, prawda, to zrobimy, najpierw zrobimy Unię, a potem wszyscy zrobimy. Myślenie jak reforma Balcerowicza. Najpierw to zrobimy, nie będziemy głupów pytać, bo i tak nie zrozumieją, potem zobaczą, że to dla nich dobre. Domniemujemy zgodę na zjednoczenie w jedno państwo, to jedno państwo powstanie. Jak się udało z Niemcami, to się uda z Europą. No, nie uda się, bo nie ma narodu europejskiego. Nie ma nacjonalizmu europejskiego, do którego by się mógł odwołać współczesny Bismarck. Last but not least, jak powiedziałem, nie ma współczesnego Bismarcka. Są tępi biurokraci typu Timmermansa, pani von der Leyen, która nikodemadyzmy europejskiego, która wszystko, czego się tknęła, szaniła, nie mogła jeszcze Angela Merkel wytrzymać, żeby się jej pozbyć z Niemiec, wysłała ją do Komisji Europejskiej, a tam ją Polacy zrobili szefową. Tacy ludzie, Scholz, ten Rumpelstiltskin, kogucik francuski, drugi z nim, to są budowniczowie tego państwa europejskiego, dlatego, że z tych dwóch powodów co najmniej to się nie uda. Ale ile szkód przyniesie nam, to oczywiście zależy od tego, jak szybko stamtąd uciekniemy. Pol Escape. To jest i powinno być hasłem każdego Polaka dzisiaj, któremu dobro Polski leży na sercu. Teoretycznie jest oczywiście możliwość, że ta konstrukcja pójdzie w inną stronę, wróci do korzeni, że znowu będzie wspólnotą gospodarczą. Ja w to absolutnie nie wierzę, nic na to nie wskazuje. Ta równia pochyła nie przewiduje zawrotki. Nie, żaden wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego tego nie zmieni. Ale oczywiście teoretycznie można to przyjąć, że coś się zmieni i będzie można być w Europie. Niemniej, jak ona ma być taka frydercjańska, pruska, jak się szykuje, to dla nas tam miejsca nie ma. Z różnych przyczyn. Dziękuję Państwu.